Na hali widowiskowo-sportowej już po raz drugi rozegrane zostały zawody piłki halowej dla uczniów szkół podstawowych z gminy Świecie. Swój udział zgłosiło 8 placówek. Nagrodą był puchar prezesa stowarzyszenia WDA Football Business Club, a trafił on do uczniów szkoły podstawowej nr 8. Ten turniej dał nam bardzo dużą spostrzegawczość, co w szkołach mamy i że mamy bardzo szeroki asortyment do wyboru i możemy z tego skorzystać. Dlatego dzięki właśnie stowarzyszeniu mogliśmy taki wspaniały turniej sobie tutaj zorganizować i właśnie tutaj byli trenerzy i obserwowali na poszczególnych turniejach i wypływali nowe talenty do swojej drużyny, bo po prostu musimy się wzmacniać i musimy wybierać nowych zawodników i musimy rozszerzać swoją kadrę zawodniczą. Czy panu jako nowemu koordynatorowi w tym świecie udało się już wychwycić może jakiś młody talent, który w przyszłości zaowocuje? Oczywiście, że tak. Chociażby z tego powodu, że co były wybrane tutaj tych 8 najlepszych zawodników, to nie wszyscy są zawodnikami klubów na świecie, czyli to jest bardzo widoczny przykład na to, że nie wszyscy już są najlepsi, są wyłapani i jeszcze jest duża i szeroka praca przed nami, żeby właśnie pozyskać tych zawodników do nas, do klubu. Jednym z celów turnieju jest popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności rozwój zainteresowania piłką nożną. Klub sportowy WDA Świecie chce tym samym pokazać, że interesuje go nie tylko futbol w wydaniu seniorskim. Być może to właśnie któryś z tych młodych zawodników będzie w przyszłości występował w barwach świeckiego zespołu. Podobał mi się, ponieważ oderwał mnie od komputera, różnych spraw domowych i dostałem MVP. Organizatorem i pomysłodawcą turnieju jest stowarzyszenie WFBC, czyli stowarzyszenie WDA Football Business Club, które ma na celu promowanie naszej piłki nożnej w mieście, a zarazem wyłapanie najlepszych talentów wśród uczestników turnieju. Chcemy w ten sposób promować piłkę nożną. Chcemy również utworzyć klasę sportową w przyszłości, która ma służyć promocji naszego miasta, naszego futbolu, wzmacniać naszą przyszłą drużynę seniorską.